59 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 11 099 komisji obwodowych informuję, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast według stanu na godzinę 12 w dniu 21 kwietnia 2024 roku liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 12 017 627 osób. Wydano karty do głosowania 1 554 381 osobom uprawnionym, co stanowi 12,93% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według województw, to wyróżniają się trzy województwa z najwyższą frekwencją, mianowicie województwo podlaskie, gdzie frekwencja na godzinę 12 wynosi 15,83. Drugie miejsce województwo lubelskie 15,41 i trzecie miejsce województwo podkarpackie 14,89%. Z kolei najniższa frekwencja występuje w województwie dolnośląskim 10,64%. Drugie miejsce od końca województwo opolskie 11,92% i trzecie miejsce województwo śląskie, frekwencja tylko 11,97%. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje w wybranych miastach, ta informacja obejmuje 9 miast wojewódzkich, to proszę Państwa, najwyższa frekwencja wynosi 14,13% w Zielonej Górze. Drugie miejsce Kielce 13,63% i trzecie miejsce Rzeszów 13,60%. Z kolei najniższa frekwencja Wrocław 8,97%. Następnie Gorzów Wielkopolski 10,2% i trzecie miejsce Poznań 11,16%. W stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, a mianowicie 7,64%. Z kolei w stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Odrzywuł, powiat przysuwski, województwo mazowieckie 28,05%. Można by się pokusić o porównanie. Mianowicie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o porównanie do frekwencji na godzinę 12 w pierwszej turze wyborów, czyli dwa tygodnie temu. Dzisiaj, przypominam, mamy 12,93, a mieliśmy frekwencję w pierwszej turze 16,52%. Czyli to jest frekwencja procent niższa jak 7 kwietnia, a w porównaniu do wyborów w 2018 roku w drugiej turze frekwencja wówczas wynosiła 15,61%. Jeszcze warto podkreślić, że Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała dane z wszystkich obwodowych komisji wyborczych. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię drugiej tury wyborów włodarzy gmin i miast, należy podkreślić, że przebiega w spokojnej atmosferze. Nastąpił niewielki wzrost zdarzeń związanych z wyborami. W ciągu ostatnich 4 godzin wzrost podejrzenia popełnienia przestępstw i wykroczeń to tylko w 6 przypadkach. Łącznie od początku działań odnotowano 82 zdarzenia.
No niestety zdarzają się już takie sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. W województwie mazowieckim w dniu dzisiejszym o godzinie 6.20 przewodnicząca komisji wyborczej powiadomiła, że jedna z członkiń komisji prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i wynik 0,83 mg. I decyzją przewodniczącego komisji wyborczej została odwołana z prac komisji. Z kolei w województwie pomorskim o godzinie 7.30 przewodnicząca komisji wyborczej powiadomiła o zakłóceniu pracy komisji przez jednego z jej członków. Został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik zaskakujący, bo 0,04 mg. Policja zdecydowała się również na pobranie od mężczyzny krwi do badań mających sprawdzić, czy nie jest pod wpływem narkotyków. I zresztą ta osoba została jako jedyna dotychczas zatrzymana od początku działań. Także ja tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę, tutaj znajduje się mikrofon. Wszystko się wydaje być jasne. Nie, jednak nie. Jednak nie do końca. Ja chciałem dopytać o trochę poboczną kwestię. Michał Makowski, Radio Z. Czy jest dozwolone dzisiaj zbieranie podpisów pod listami wyborców w wyborach do Europarlamentu? Jeżeli tak, czy jest tutaj jakieś rozróżnienie między okręgiem, w którym odbywają się dzisiaj wybory, a takim, w których sprawa się rozstrzygnęła w pierwszej turze? Państwa Komisja Wyborcza wyjaśniała, to pan przewodniczący też szczegółowo mówił na konferencji w piątek. W dniu dzisiejszym mamy ciszę wyborczą związaną z wyborami samorządowymi. W związku z tym dotyczy to agitacji w wyborach samorządowych. Natomiast zbieranie podpisów dotyczy już wyborów do Parlamentu Europejskiego. I tak jak w każdej takiej sytuacji my podkreślamy, że oceny danego działania i danej sytuacji, ta ocena nie należy do organów wyborczych, tylko do organów ścigania i do sądów. W związku z tym, no jakby my się nie wypowiadamy na ten temat, bo każda sytuacja może być inna i może się okazać, że my komuś wstrzymamy działania, które są zgodne z prawem, taką oceną, nie znając konkretnego stanu faktycznego. W związku z tym, no każdy musi dokonać oceny, wiedząc, że nie może prowadzić agitacji związanej z wyborami do organów wykonawczych w jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast no, pamiętać należy, że no, ta granica może gdzieś zostać przekroczona. Trzeba być ostrożnym w tym zakresie i też trzeba pamiętać, że każdy, kto widząc czyjeś działania, może dokonać oceny, wedle której ta granica zostanie przekroczona i według niego może to być agitacja w wyborach, które obecnie są przeprowadzane. W związku z tym mogą powiadomić organy ścigania i takie osoby będą miały związane z tym później dalsze konsekwencje. Także no, zalecamy ostrożność, ale zakaz agitacji dotyczy wyborów do samorządu. Karolina Grobiewiec-Pap. Chciałam zapytać, czy jeśli prace w komisjach będą przebiegały spokojnie dalej, nie będzie poważniejszych incydentów, to kiedy będziemy mogli poznać takie całościowe wyniki wyborów? Czy będzie to możliwe już w poniedziałek? Znaczy sądzę, że poniedziałek jest realny. Jest kwestia tylko określenia godziny. Mam nadzieję, że to będzie do południa. Tym bardziej, że
de facto wyniki dotyczące już wyboru poszczególnych włodarzy, to dokonują komisarze wyborczy w danych okręgach. Ja tylko może dodam, że tak jak było przy głosowaniu w pierwszej turze, że na naszej stronie wybory.gov.pl będą się pojawiały sukcesywnie wszystkie protokoły najpierw z obwodowych komisji wyborczych. Później będą protokoły terytorialnych komisji wyborczych, które już tam w tych protokołach. Terytorialnych komisji wyborczych będą ostateczne wyniki wyborów. Jeśli taki protokół zostanie zaakceptowany przez komisarza, to już będzie wynik.